Słuchajcie, jedno z najczęściej zadawanych mi pytań to jest pytanie, jakiego drona sobie kupić, żeby nie był drogi, albo na jakim dronie się uczyć. I spotykam się z takim pytaniem setki razy i za każdym razem odpowiadam na to pytanie indywidualnie. Postanowiłem przygotować coś specjalnego, a mianowicie odcinek, który jest takim przeglądem tańszych dronów, które mogą służyć jako wstęp, jako drony budżetowe, dobre do nauki. I jeżeli takiego drona rozwalicie, nic się wielkiego nie stanie, po prostu można go wymienić czy naprawić tanim kosztem i też inwestycja nie jest duża. Jakie zatem założenia, jako że dronów mamy bardzo dużo na rynku, jakie założenia przyjąłem do tego, żeby takie zestawienie zrobić? Przede wszystkim jest to podstawowe założenie, że dron powinien zawierać GPS, czyli oparty na GPS-ie może wrócić do domu i ma inteligentne tryby lotu. Druga sprawa to jest czas baterii, czas lotu, który wynosi powiedzmy minimum około 15 minut do 25 minut aż dla najlepszych modeli. To są te dwie wytyczne. Trzecia wytyczna to jest segment cenowy, żeby ten dron kosztował w granicach 400 do 800 zł. No i kolejna sprawa, żeby był bardzo dobry dla początkującego, czyli żeby miał kontroler, żeby intuicyjnie nim można było kierować. Oczywiście kamera. Kamera najlepiej, gdyby była stabilizowana mechanicznie, ale jeżeli będzie kamera ruchoma lub kamera oparta na stabilizacji elektronicznej, to też będzie w porządku. Dodatkowo wiadomo, światła, aplikacja, kontroler, no i ten zasięg przynajmniej, żeby ten zasięg wynosił ze 150-200 metrów. Wiadomo, wymagania wagowe, dron, który waży powiedzmy te 250 gramów, około minimum, żeby wiatr go nie zabierał, żeby nie był bardzo podatny na wiatr. Te lżejsze drony, na przykład Telo, one niestety bardzo kiepsko zachowują się, nawet jeżeli trochę powieje. Telo waży 80 gramów, a tu mówimy już o jednostkach trochę cięższych. Dlatego przechodzimy w tej chwili do zestawienia. Ja będę losowo te drony wybierał. Pod filmem znajdziecie linki do strony, gdzie można je kupić razem z kodami rabatowymi, ale też to zestawienie będę oczywiście aktualizował na bieżąco, jako że wiadomo, że technologia idzie do przodu, pojawiają się nowe jednostki, więc na swojej stronie rafałgaliński.com możecie, na mojej stronie możecie te drony też, to zestawienie znaleźć. Oczywiście, jeżeli macie jakieś uwagi, to zapraszam do dyskusji, zapraszam do komentowania pod filmem i dzięki serdeczne z góry. Przechodzimy zatem do zestawienia. Let's go! Słuchajcie, dron numer jeden to jest JJRC X7 Smart. Fantastyczny dron, bezszczotkowe silniki, bardzo długi, chyba najdłuższy z tego zestawienia, czas lotu 23 minuty, Wi-Fi 5G, GPS, GLONASS, inteligentne tryby lotu, ruchoma kamera, 0,90 stopni, barometr, wymienne baterie, masa tego drona wynosi 480 gramów, kamera 1080p, czyli Full HD, pole widzenia 120 stopni, zasięg Wi-Fi 300 metrów, kontroler 800 metrów. Dostępny jest w kolorach czarnych i białych, w wielu różnych wersjach, w zależności od kontrolera, od ilości baterii, od 630 mniej więcej do 830 zł. Następny dron, który jest warty uwagi, to jest SJRC Z5. Jest to dron bardzo lekki i to jest jego wielka zaleta, a mianowicie ten dron łapie się już w przedziale masowym do 250 gramów, co może być niedługo bardzo dużym wyznacznikiem, jeżeli chodzi o klasę i o poziom, a także konieczność rejestracji. Na przykład w Stanach już takie drony powyżej 250 gramów trzeba rejestrować. Jego cechy SJRC Z5 to składane ramiona, przyzwoita kamera, czas lotu około 14-15 minut, GPS, return home, tryb follow me, zdjęcia i filmy wykonywane przez gesty, wywoływane gestami, ruchoma kamera, o czym mówiłem, wymienna, inteligentna bateria, masa 242 gramy, pole widzenia 120 stopni, zasięg Wi-Fi 150 metrów, zasięg kontrolera ruchu
również. Kolory czarne, białe, cena około 300 zł. Ja widziałem już około 90 dolarów do 500 zł, w zależności od wersji. Kolejny bardzo ciekawy dron, też podobny do tego poprzedniego. Właściwie tutaj niewiele się różni, bo różni się właściwie zasięgiem, ale można by powiedzieć, że to jest niemal ta sama maszynka, tylko brandowana przez inną firmę. Jest to MJX X10-3W. Też lekki, też rozkładane ramiona, czas lotu podobny, całkiem przyzwoita kamera, tryby inteligentne, gesty, orbitowanie, masa 242, kamera 2K, trochę lepsza, pole widzenia 110 stopni, zasięg Wi-Fi 150 i kontrolera 800 metrów. Jak widać, te zasięgi są właśnie w granicach kilkuset metrów, 200, 300. Oczywiście to są wartości podawane przez producentów. Zwykle taki zasięg jest dużo mniejszy, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Cena 470 do 540 w zależności od wersji. Linki, jak pamiętacie, poniżej są do poszczególnych produktów. Przechodzimy dalej. JJRC Heron X9 to jest sztandarowy dron, który był bardzo popularny jak wszedł, dlatego że on jest klonem Sparka. Czas lotu 14 minut jako jedyny dron w naszym zestawieniu ma, wyposażony jest w gimbal stabilizowany dwuosiowy, w dwóch osiach stabilizacja tego gimbala. Kamera 1080p, wymienna bateria, ruchoma kamera oczywiście, dolne sensory, czyli można go używać także w domu, testować. Można latać wewnątrz właśnie pomieszczenia do 20 km na godzinę, także widać, że on nie jest może za szybki, ale daje radę. Zasięg kontrolera do kilometra, podgląd do 200 metrów. Masa 258, jeżeli zajmiecie parę elementów gumowych, będzie mieścił się już w tym przedziale do 250 gramów, co jest bardzo cenne. Polecam tego drona, cena 795 zł mniej więcej. Można znaleźć też kupony rabatowe na tego drona i kupić go trochę taniej, ale jest to jeden z lepszych dronów tutaj w tym zestawieniu. Kolejny dron, bardzo fajny i stabilny, to jest SJRC F11. To jest taka wersja deluxe tej Z5, którą mieliśmy wcześniej w zestawieniu. Bardzo porządnie wykonany dron, bardzo dobrze lata, stabilny, cięższy już, bo waży 450 gramów. Czas lotu 25 minut. Fantastyczny dron jak na swój przedział cenowy, czyli około 600 zł on kosztuje, czy zaczyna się w cenie 600 zł. Zasięg Wi-Fi kontrolera to jest 400 do 600 metrów mniej więcej i pole widzenia 120 stopni. Też jest wykonany w wersji czarnej i białej. Kolejny dron bardzo ciekawy, a mianowicie jest to klon Mavica Air, to Ichin E5-11S. Podobny do Mavica Air, czas lotu około 15 minut, ma inteligentne tryby lotu, ruchomą kamerę i wymienne baterie. Masa 280 gramów, czyli widać, że też niewielka masa. Zasięg około 300 metrów, ale cena jest niesamowita, bo już poniżej, w okolicach 4-500 można takiego drona kupić w zależności od wersji i ilości baterii. Zwykle te pakiety i warianty są zależne od ilości baterii, od opakowania, od case'a dodatkowego, który jest w zestawie. Kolejny dron bardzo fajny, ze stałą kamerą, ale świetny do nauki dla początkujących, odporny na kolizję i dobrze wykonany, fantastyczny opływowy kształt ze stałymi ramionami. Jest to dron JRCX 8 Cetus. Kamera w jednej pozycji, ale to nie szkodzi. Ma za to silniki bezszczotkowe, słuchajcie, ma GPS, dobry kontroler, czas lotu 16-18 minut, tryby inteligentne, RTH, barometr, wymienną optykę, wymienną baterię, 440 gramów waży ten dron, zasięg Wi-Fi, czyli podglądu 200-300 metrów, zasięg kontrolera 300 metrów. Rozpędza się do 30 km na godzinę i kosztuje około 600 zł z groszami. Też można znaleźć na niego kupony rabatowe w opisie. JJ Pro X5 to jest kolejny fantastyczny dron. On ma podwieszaną kamerę. Trochę wygląda jak Mavic z przedłużonymi, połączenie Mavica i Phantoma może z przedłużonymi nóżkami. Dobrze sobie radzi także w pogodach, przy pogodzie niezbyt szczególnej. Bezszczotkowe silniki, dobry na początek, 16-18 minut lotu.
Wi-Fi 5G, inteligentne tryby, m.in. POI, ruchoma kamera, barometr, wymienne baterie, 400 gramów waży ten dron, zasięg podglądu 300 metrów, kontrolera do 500. Rozpędza się do 30 km na godzinę i kosztuje 576 zł, ale można też go znaleźć. Oczywiście to są ceny orientacyjne na dzisiaj, czyli na sierpień 2019 i trzeba pamiętać o tym, że kurs dolara się zmienia, ale także wprowadzane są różne talony rabatowe. Kolejna bardzo ciekawa propozycja to jest Hubsan X4, H501S X4 właśnie. Świetny dron, bezśrodkowe silniki, 18 do 20 minut lotu, fantastyczna długość lotu, inteligentne tryby, follow me, masa 410 gramów, kamera 1080, zasięg podglądu 300 metrów, kontrolera do 500 i fantastyczne kolory, bo ma odcienie złote, biało-złoty i czarno-złoty. Cena 600 do 800 mniej więcej, w zależności od wersji. Fantastyczny dron i ten Hubsan na pewno do nauki jak najbardziej można polecić. Ostatni dron w naszym zestawieniu dzisiejszym, co nie znaczy, że go nie rozszerzę na stronie internetowej, to dron JJRC H6 8G. Fajny, mały dron w stylu Fantoma. Co prawda jest bez gimbala, ma 15 minut lotu, ale jest bardzo lekki, waży tylko 200 gramów. Kamera 720p, pole widzenia 120 stopni, ruchoma kamera, regulacja jest z położenia tej kamery. Zasięg 300 metrów, Wi-Fi, kolor czarny, ale także obsydian, czyli biały, tak jak Phantom. Lepiej kupić wersję oczywiście z kontrolerem. Ceny zaczynają się już od 350 zł wzwyż, w zależności od wykonania wersji i kontroler. Słuchajcie, i to są te podstawowe modele, które wynalazłem, modele do nauki, modele dla początkujących, ale z GPS-em, pamiętajcie, bo to jest ważne. Można znaleźć wiele, szereg dronów tańszych i całkiem dobrych, ale one nie mają GPS-a, czyli w polu, jeżeli też na przykład zawieje trochę wiatr, czy będzie trochę kłopotów z samą stabilnością lotu, może być z tym różnie. Dlatego pamiętajcie, żeby wybrać drona, który już waży około przynajmniej 250 gramów do nauki, żeby miał GPS i żeby miał aplikację z podglądem na telefon, na smartfon. Ja ci serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że w opisie znajdziecie linki wraz z talonami rabatowymi do tych dronów. Można je polecić, zakupić dla siebie do nauki lub dla kogoś bliskiego, czy na prezent. Na stronie internetowej mojej, rafalgaliński.com, znajdziecie pełne zestawienie wraz z cenami i linkami również. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę. Polecam Wam także darmowe treści, czyli audiobook, fotografia z powietrza, mini warsztat fotograficzny i kilka innych darmowych publikacji, które znajdziecie w opisie pod filmem. Dzięki, do zobaczenia. Trzymajcie się już wkrótce. Cześć, pa!